roku zaprezentujemy podczas Nocy Muzeum tematykę średniowieczną, średniowiecznych szanów. I wyjątkowo całość imprezy została przeniesiona przy budynek główny, ulica Mickiewicza 13, gdzie wydarzenie będzie miało miejsce i w budynku, na terenie samego muzeum, ale także na terenie przyległym do muzeum w parku okolicznym. Co się będzie działo w ramach tych średniowiecznych nocnych spotkań? W ramach imprezy odbędzie się szereg wydarzeń i dla dzieci, i dla dorosłych. Będą to warsztaty plastyczne, warsztaty rzemieślnicze. Będzie można zapoznać się z prezentacją dawnych rzemiosł, z prezentacją tego, czym zajmowały się mieszczanie, bo głównie o to chodzi. Chodzi o pokazanie jakby tego życia mieszczan chrzanowskich. Odbędzie się teatr średniowieczny w wykonaniu Teatru Trójkąt. Do programu włączyliśmy również występ uczniów drugiego liceum ogólnokształcącego z Chrzanowa, którzy również zapoznają nas z mrokami średniowiecza, więc będzie troszeczkę takich wątków tajemniczych. Co jeszcze? Będą pokazy tańców, pokazy dawnych gier i zabaw, czyli coś dla dzieci, a dla tych, którzy lubią łamigłówki, będzie specjalna gra interaktywna na obiekcie muzeum. O której zaczynacie? Startujemy o godzinie 16, takim akurat poważnym elementem, bo będzie to wykład o tematyce historycznej pani dr Doroty Żurek i impreza potrwa do godziny 22.